Dostałeś SMS-a od Oliega? Nie, a ty? Też nic. A dobra, skoczymy jeszcze do jednego miejsca. To Ale Oro, może będzie otwarte. O, SMS-y. Dostałem. Poza miastem. I jedź do Ale Oro, weźmiemy sobie ten żarcie, bo tam będzie wtedy... I do Ale Oro, tam gdzie oznaczyłem. Tak, bo przed każdym napadem warto zjeść lasagne. Ona może wiele dać. Halo, kurde no. Niestety, wszyscy w szkole. Jedziemy na akcję w takim razie. Daleko poza miastem to będzie łatwo, wiesz, policja może nie przyjedzie. Ewentualnie jak dostaniesz teraz ty SMS-a, dostałeś czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Może będziemy bliżej, no ale to już jedźmy. Jak to robimy, obaj wchodzimy i szybko sprzedamy chatę? Wiesz co, nie, we dwójkach wchodzisz to zwiększysz ryzyko. Ty stoisz, patrzysz czy nikt nie jedzie, ja sprawdzam chatę. Dobra. Musisz mi dać wytrych, kurka wodna. Chyba nie... stary, dobra, dam ci. Otworzymy chatę, i poczekamy, alarm, i poczekamy, i dokładnie, dokładnie tak. Chociaż tak daleko od miasta, to może wiesz, jechać dłużej też. No właśnie, więc może ja otworzę, zrobię to coś tam? SMS-y. Ale tak chyba już jedźmy. Tak, jedźmy już. Obskoczymy szybko. To daj mi tu wytrych od razu, żebym był. Okej, jesteśmy blisko, mamy 1 milę i 25 mikromil. Dobra, to gdzieś tutaj. Taka rudera? No tak, taką ruderę będziesz miał. Okej, zaparkuj po drugiej stronie. Mhm. Już jest chujo za ciężka. Łańcuch. Drzewko. Skrzynka. Pusto. O, rowerek, kurwa! I matrioszka, zajebiście. Do przeszukania mam jeszcze kibel. Jest rower, słuchaj, trzymaj. To jest specialized, kurwa, zjazdówka fajna. Trzymaj go. I został mi jeszcze kibel do przeszukania i wracam. I lecimy. Dobra. Teraz tak. Tutaj szafeczka, kibel. Obrazki. Nic. Więc został prysznic, zapewne jest prysznic. Misiek, no i chuj, nie ma żadnego ziarna, spadamy. Dużo fantów, ale nic konkretnego. I oczywiście żadnych jebanych ziaren. To jedziemy teraz do mnie. Mam tak, 8-karatowy łańcuch, 5-karatowy łańcuch, drzewko, bonsai, misiek i to chyba jest matrioszka. Więc no, na razie cię nic zna, zobaczymy u ciebie. Ja pierdolę, misiek, jakiemuś dzieciakowi zajebałeś. Kurwa, lepsze to niż nic, no. A może komuś dam jakiejś dupci fajnej? Jedziemy. Na twoją chatę. Mamy spokojnie jeszcze trochę czasu. Dobra, mamy niedaleko tutaj chyba akcję, co? Tak, tak. Tym czy to nie jest silnego komandy. Dobra, jesteśmy blisko. Tym razem ja jestem na zewnątrz i masz wytrych w schowku, stary. Schowałem ci go w schowku. Oj, przepraszam, brem. Spoko, nic się nie dzieje. To słuchaj, stary, otwieram tą chatę, wyłączam wytrych i wychodzę na jakiś czas. Tutaj jest bliżej miasta, policja pewno podjedzie. Okej, ja przeparkuję furę w bezpieczniejsze miejsce. Schowałem się za tym śmietniczkiem. Dawaj tu. Spokojnie. Wiesz co mogłeś? Mogłeś wziąć jedną sobie rzecz. Ale dobra, spokojnie. Wiesz, że jakbym z telewizora wychodziło. No wiem. Dobra, cierpliwości. Wydaje mi się, że na pewno podjadą. Jestem w stanie sobie jedną trońcę uciąć za to. Na pewno się kręci dużo osób. Tak, słyszysz. To się pojedzie. Jeszcze 2 minuty i wchodzę. To jest malutki domek, ale skarby będą wielkie. Obiecuję ci. Zobacz krzaki. Dobra, leć. Dobra. Leć, czekam tutaj. Psst! Co? A kurwa, idę. Żeby mi teraz nie wyjechały, kurwy. Dobra, sklep rowerowy. Co jest? Ty, w okolicy strzelano. Nie wiem, czy za twoim blokiem nie strzelano coś w tym stylu. Padło kilka strzałów. To nie ty? Nie, ja nie strzelam. Dobra, na razie jest cisza, nikogo nie ma. Pracuj spokojnie, ale tylko leć... Znalazłem sobie miejscówkę i wychodzę. Dobra. Nic konkretnego nie było. Okej. Jedziemy do Lombardu? Tak, trzeba się przyjąć i to sprzedać. Słuchaj, skoczymy jeszcze tutaj, dobra? W to miejsce. Muszę odebrać zlecenie na kodeinę. Też je będziesz mógł wziąć. Bo w sumie do Lombardu możemy jechać kiedy chcemy, tak? W sumie to tak. Dokładnie, jedźmy po to zlecenie. To weź mi zaznacz. O, widzisz? Duży ruch tutaj jest. Gdzieś ci powiedział, że policja się kręci. Tak, nie zrobimy zaraz tutaj tego. Jedźmy na chatę. Gdzie jedziemy teraz na mieszkanie? Tak, na mieszkanie schować te fanty. Nie ma co się z nimi bujać. Jeszcze nas rypną i będzie przypał. To może do Lombardu? Do Lombardu... No dobra, chyba że do Lombardu. Nie chowamy tego, czy do Lombardu. Wiesz, gdzie jest Lombard? Ja bym to sprzedał, no. To dobra, to jedziemy. To ja ci oznaczę, też tu mniej więcej wiem. To jest chyba gdzieś tutaj, stary. Tak, ten spierdzaj się przed psami. Dobrze ogarnąłeś tę miejscówkę. Tak. Wejmuj cały sprzęt. Wow, 4, 8, 6, 5, prawie 5 koła. A ty? Moje 5,5. No to kurwa zostaw swoje i tyle, mamy podzielone, elegancko. To kurwa 10 tysięcy z takiego... 10 koła, wcześniej 10 koła, kurwa, ale my kasy zarabiamy. I teraz na mieszkanie można jechać, zostawić to wszystko, pojeżdżać na jakieś piwo i za chwilę mecz. Jeśli chodzi o to nie mogę w to uwierzyć, George. Rozdupcamy gangsterów, rozwysadamy policję, nie siedzimy w pierdlu, mamy klamki, mamy pieniądze, nie mamy długów. Dziwne miejsce, dziwne.
bardzo zimno, ale podoba mi się to, ale podoba mi się. Mi też, ale cały czas mam takie wrażenie z tyłu głowy, że to za chwilę się skończy. I za chwilę obudzę się na celi z chujem w dupie. Wiesz jak to jest, nie? A czyli w sensie, wiesz o co mi chodzi? Wiem, stary, ale po prostu wiem, że to nie może tak iść, to nie może tak trwać, że wszystko nam się udaje. Gdzie jest haczyk? Ale to jest, haczyk jest w tym, stary, że w końcu doszliśmy do momentu, gdzie nasze doświadczenie procentuje. Wiesz jak to tyle jest? Tyle razy, tyle spierdolonych akcji, stary. I teraz w końcu wyciągamy wnioski. Aha, mam nadzieję, że się nie mylisz. To brzmi jak piękny sen, ale on jest realny. Sprawdzimy życie. O kurwa. Karol, o, właśnie o tym mówiłem! To Matrix, stary. Dobra, jasne, ważne, że jesteśmy cali. Zbrojona fura, stary, że jestem uzbrojona. Nic tam się nie stało. Ja jestem cały, wszystko dobrze. No ja tak samo, ty zjeżdżasz nam na prawo fura. Trzymaj się, stary, tak, jedziemy skok, trzymaj się. Oś tam schodzi na lewo, się, kurwa. Wow! Jeszcze raz! Piękna sprawa, piękna. Okej, okay, schowajmy fanty. O, wszyscy jesteśmy. Oh yeah, szmalcu się zgadza, 45 kafli, lista ubrań. Czerwone kijomo, jimmy, niebieskie kimono. Nie zapisałem, kurwa! Ja pierdolę, czwarty raz z rzędu. Okej, podejdźmy pod sklep z ciuchami pod fryzjera. Na ten czas, kiedy ci goście będą nas szukać, powinniśmy troszkę zmienić styl. Nazwę się teraz Gepard, będę Gepard. Jakieś centkowe rzeczy poubieram i przefarbuję się na blond. Pierdolony Gepard, yeah. Gepard, a kim ja mogę być? Kurwa... Gepard i Skorpion. O, Gepard i Skorpion, kurwa! Pierdolnicy do jakąś dziarę Skorpiona na mordzie! Dobra. Gepard i Skorpion brzmi w chuj agresywnie, stary! Naprawdę, brzmi jak z jakiegoś serialu! GS Squad, Gepard i Skorpion! O nie, to Gepard i Skorpion! Uciekamy, one nas rozjebią! Tak, tak, to jest świetny moment, George! Gepard i Skorpion, ja pierdolę, ksywka Skorpion, ksywka Skorpion jest kurwa top, chuj. Gepard i Skorpion, na początku fryzura. Wow, przecież to strzelają. Oh yeah, dobra, teraz ciuchy, co tam by się działo kurwa? Gepard i Skorpion, dobra, idziemy na jakieś, po jakieś ciuchy. Musimy sobie ubrać jakieś zajebiste garnitury, ale niezwykłe czarne, jakieś kolorowe kurwa. Garniaki, ej no... Rozjebali nam oponę! Jakiś gogusie! Co? No z przodu po prawej, to do naszego fury, do naszej fury strzelali! Nie, kurwa, szukamy ich. Ale wiesz co, to jest dzielnica żółtych, jakichś wamosów. Wiesz co, lepiej idźmy do sklepu z ciuchami, nie szukajmy tu za dymy. Serio? Myślisz, że Gepard i Skorpion po prostu by odpuścili? Myślę, że na razie by odpuścili, bo się muszą iść przebrać. Poza tym, jak możemy szukać fury z kapciem? Znaczy przeciwników z kapciem? Jebani wamosi! Gepard i Skorpion, ich najwięksi wrogowie to bojówkarze, tak. Okej, tu nie powinno być żadnego przypału. Siemano! Dobra, chyba tak. I teraz czapa jeszcze jakaś fajna. Gorzej niż kurwa baba. Ostatni raz sam na zakupy gdzieś poszedłem. Chce wyglądać groźnie. Trzeba tych żółtków znaleźć jak najprędzej i się zemścić. Nie wiadomo czy to oni, spokojnie, George. Stary byli już strzelali, to oni. Kurwa, to się wszystko powtarza już później. Jestem, George! Halo? Halo, siemano! O, siemano, Trevor, słucham cię, co potrzeba? Siemano, no jeszcze po mieście, co tam ciekawego się dzieje? No ciekawego się działo, możemy się ustawić i pogadać chwilę, a możemy spotkać się niedaleko Garnuch Gym. Dobra, jadę na molo. To będę pod Garnuch Gym, do zobaczenia. Troszkę okazja furę, jadę już pod sklep. Dobra, okej. Okay. Elegancko. Siadaj, szukamy tych gości. Poczekaj, idziemy pod Garnuch Gym, dzwonił do mnie Trevor. Możemy mu powiedzieć o całej sytuacji. Ale słuchaj, nie wiadomo czy to byli ci wamosi, wagosi, czy nie wiadomo. Nie widziałeś ich, stary. Nie możesz jeździć i strzelać do byle kogo. Nie wiedząc, kto ci zaatakował fury, nie? Ale może się pokręcić w tamtej dzielnicy. Może oni tam się znowu pojawią. Ale jedźmy na razie pod Garnuch Gym. Opowiem Trevorowi o tej akcji z tymi chłopami. Skorpion. Kurwa, Skorpion i pierdolony Gepard. Widziałem jak helikopter i parę jechało. Czy może jakaś gruba akcja jest? Jesteśmy już blisko. No straszymy tego dziecka. Co ty masz kurwa, jakieś glony na bani przyklejone? Co to jest? To jest glony, to tak wygląda prawdziwy Skorpion. Straszymy tego Trevora. Spokojnie, jeszcze go nie ma nawet. Pamiętaj, Gepard i Skorpion to są najwięksi. Tak, i nigdy nie peniają, nigdy nie peniamy na akcji. Ja sobie z klamu chodzić, nie boję się. Siema Garnuchu. Ta, słuchaj, cappuccino jestem, tylko teraz zmieniłem wystrój. George. Ile masz tu kasy, ha? 11 koła tylko? Właśnie. Nikt już nie chce pracować. Biorę tą kasę i jak coś to nie mów reszcie ekipy, dobra? Dzięki.
A, potrzymaj jeszcze rzeczy, rozgrzej się. Iś! Przyjechał, przyjechał. Jest, iś. Siema. Siema, chłopaki. To my jak coś, ale jak będą ludzie w towarzystwie czy coś, to nazywają nas gepardem i skorpionem. Ja jestem gepard, nie skorpion. I po prostu inaczej nie nazywaj mnie, ani Kapuczyn, ani Logan, ponieważ się porobiło kilka problemów. Jacyś dwóch gości na lawecie jeździło po mieście i wracając kurwa na chatę, zaczęli mnie wyzywać po prostu, bez niczego zaczęli mi cisnąć. Na początku myślałem, że to pomyłka, ale kiedy drugi raz koło nich przejechałem, znowu mnie wyzywali od frajerów, nawet nie wiedząc, kim jestem. Więc powiedziałem im trochę na temat ich matek i tak dalej, powyzywaliśmy się trochę, oni wyciągnęli klamy i zaczęli do mnie napierdalać, więc głowa nisko, pojechałem do domu, sam wyciągnął klamę, wychodzę pod mieszkanie, a oni akurat na mieszkanie zajeżdżają, więc zaczynam do nich pruć, niestety mnie rozjebali. Ale po 5 minutach pojawił się George i zemściliśmy się. I dwóch gości leży na łopatki, kurwa. Rozłożenie łopatki zostało. Z tym, że problem do końca nie wiem, kim oni są, kurde. Wiem, że mieli lawetę i holowali chyba samochody, jeździli i machali takimi laserowymi pałami, jeździli po mieście, kurwa. Nie wiem, co to jest. Mechanicy może jak laweta. No to możliwe, że mechanicy, ale bez powodu zaczęli się do mnie srać i strzelać, kurde. Więc jest trochę mały przypał, możliwe, że będą mnie szukać jako Cappuccino. Nie wiem, czy wiedzą, kim jestem, ale mogą tu się pojawić i mnie szukać. Dlatego teraz jestem gepardem. Żadnym Cappuccino, tylko jestem gepard. Tak. Gepard i skorpion. Kurwa, no panowie, nie poznałem. Trochę to pogmatwana sytuacja, ale jak mówię, mało o tych gościach wiem. Mają taki typowy głos bojówkarski, typowych gości, którzy nie są charyzmatyczni, no więc ciężko ich odróżnić, strasznie. No tak. Mówić o tym, żeby nie było przypału na siłowni. Ale gepard i skorpion polują. Największe bestie w mieście. Gepard i skorpion, dobra. Ale przygody, panowie, przygody. No trochę tak, a tak kiedy to nic. Się wydarzyło? No niedawno, wczoraj w sumie, to było wczoraj, z 8 godzin temu, to było wczoraj jeszcze. To trzeba ostrożnie, chłopaki, ostrożnie. Dobra, przypilnuję, zobaczymy. Ale to mogli być mechanicy jakieś, kurwa. Tak, ja nie chcę żadnych konfliktów, stary, no ale musieliśmy ogniem odpowiedzieć, bo gość pierwszy zaczął strzelać. Koniecznie, dobrze. A jak tam wczoraj poszło z ciężarową? Wszystko okej. Policja wysadzona, samochód, no wiesz, jesteśmy na wolności, więc musiało się udać. No pięknie. Myślałem, że już zrezygnowaliście, ale to mówicie, że było jebitne boom? Oj, było jebitne boom, iś. Pięknie, skorpionie i geparcie. No będę musiał się nauczyć, skorpion i gepard. A imię wasze w ogóle tak jakoś, nie wiem, dorobiliście sobie całą historię postaci, że tak powiem, czy... Co? Po prostu skorpion i gepard. Skorpion i gepard i tyle. Nie chcę być żadnym tutaj, wiesz, żeby nie dodali moje imię, nazwisko. Ja skorpion, po prostu lubię sobie. Niestety, na pewno ci goście widzieli moją rudą czuprynę i będą chcieli się mścić. A ja nie chcę żadnych tutaj mieć problemów. A jak się udało z własnością siłowni, gdzieś tam już jakieś dokumenty wypełniałeś w urzędzie? Nie trzeba nic wypełniać, siłka jest moja i tyle. Mam wyjebane w papierologię. Okej, no dobrze, a jakie plany panowie na dzisiaj? Wczoraj było wybuchowo. Trochę już porobiliśmy już trochę robót, ogarnęliśmy kilka mieszkań, ojebaliśmy Zielsko, więc trochę już porobiliśmy. No, to będę raczej niedługo uciekał. A, zrobiłbyś pomiary? Jesteś w stanie zrobić pomiary? No pewnie, ha. Czy ja machnę jeszcze jedną serię? Okej, to ty pierwszy, George, ja sobie jeszcze pompki zrobię. Dawaj, a podobno do tej nowej siłowni widziałem na Twitterze. Jest nawet MMA, więc powinniśmy u siebie też otworzyć jakąś szkółkę fajterską. Szkółka fajterska. Tak, coś takiego widziałem. Chcemy konkurować z tamtą siłownią, dawaj. Dobra. Aha, i ostatnia sprawa, wiem, że nie jesteś moim pracownikiem, Trevor, tylko pracujesz dla Franklina, ale nie podoba mi się to, że tutaj ludzie z taksówek parkują na naszym parkingu, kurwa, rozumiesz? Cały czas kurwy stawiają z taksówki na naszym parkingu. Znaczy, może nie kurwy, przesadziłem. Chodzi o to, że to nie jest ich parking, tak? Mają swoją wydzieloną strefę. Tak, właśnie miałem sprawdzić tutaj już patrzę. Tak, Mieszko. Powiem ci tak, skorpionie, kurwa. Nic się, kurwa, od wczoraj nie zmieniło. Odłóż to! Siła 2,8, wytrzymałość 1,4, kurwa. Ja nic pierdolę. Się nie zmieniło, stary, kurwa. Ty byś nawet na duchu nie podniósł nikogo, kurwa, co dopiero jakiś ciężar. Połóż to, kurwa, i podaj mi się tym zająć. Dobra. A tutaj mamy siła 8,3, wytrzymałość 15,8. Co jest, kurwa? Zabójca normalnie. Przynajmniej nie taki jak ty. Co to ma być? Że trenuję całe dnie. No dobra, może dwa razy byłem tylko na siłowni, ale powinny wyniki być o wiele lepsze.
Idziemy tam z tymi taksówkarzami pogadać, żeby tych aut tutaj nie parkowali? Okej, tylko ja jako Gepard zagadam. A możesz ty do nich zagadać, zapytać? Mogę, mogę. Dzięki. Czy jest jakiś właściciel, żeby się dogadać po prostu z tym parkingiem? Bo ich po prostu zamordować. Co boisz, czy nie masz jaj? Gepardzie, strzelaj. Amunicję trzeba dorobić, stary. Ustalę jakoś, jak uzbierać większą ilość amunicji. Będziemy jej potrzebować, mi zostało kilka pestek. Dobra, idę zabić tego taksówkarza. I się na razie będę zamywał, stary. Dobra, jasne. Do później, jak coś. Ty jeszcze zostajesz się. Jeszcze trochę podpompuję biceps i raczej też będę chyba zawijał. Zobaczę. Dobra. Jak ktoś to dzwoń. Dobra, dawaj moje ciuchy, bratku. Że dawałem ci mefedronowego burgera? Nie, musiałeś mnie z kimś pomylić. Mefedronowy burger, nie jestem debilem, stary. Nie. Ja jestem Lampard, znaczy się Gepard. To absolutna pomyłka. Ja. Dzięki. Mefedronowy burger, co to ludzie nie wymyślą? Jak tam? Trzymaj się, bratku. O kurwa, Gepardzie. Jestem Gepard, w tym mieście tylko ja tu rządzę. Trzymaj się, Skorpionie, uważaj. Kapitanie, kurwa. Trzymaj się. Muszę zawieźć kasę. A, tu jest bankomat, mogę wpłacić? Nie, wpłacić mogę tylko w banku, nie? Aha. Musisz wypłacić. No i zobaczymy, no. A pogadamy z nimi, co? Tak. Teraz ty tutaj ruch. Dobra, idę do banku wpłacić kasę. Będę niebawem. Do zobaczenia. Bo twoja fura? Tak. A, moment, podrzucić mnie. A ty co dzisiaj masz w planach? No wiesz co, po prostu się troszeczkę pobujać. Myślałem o tym, żeby zorganizować jakieś MMA albo britwę freestyle'ową, cały czas gdzieś mi to siedzi w głowie, tylko na razie dobry nie ma biznes. Czasu, wiesz. Tylko to, żeby wiesz, zorganizować, ma tu zarobić coś, nie? Tak. Ostatnio wiesz, ograniczony czas niestety. Wiem jak jest. Ale niedługo już będzie troszeczkę luźniej. Będę się pojawiał na dłużej dzisiaj. Wiesz, ja aktualnie szukam ziaren, bo chcę zrobić własną plantację. Na razie wyhodowałem jednego krzaka, wiesz, szukam po mieszkaniach, ale bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek ziarno. Podobno dużo kosztują, wiesz? Tak, słyszałem o tym, że dużo kosztują, no i... Wiesz, ja wyhodowałem jedno drzewo, naprawdę dużo fajnie dbałem o nie, ale problem polega na tym, że no tych ziaren nie ma, kurde. I to jest moja misja, żeby je szukać. Nie chcę ich kupować, bo to podobno drogie w chuj. Chcę właśnie ich szukać. Ziarnko do ziarnka i zbierze się... Dokładnie. Ale ty wyglądasz faktycznie jakiś afrykański król, kurwa. Tak, no mówię ci, Gepard style. A mam umówione z Olgiem spotkanie wieczorem. Ma mi dać kilka zleceń na chaty. Tam mam poszukać tych ziaren, ale... Szukam już kilka dni i jak mówię, no jedno zibełko znalazłem, ledwo co. Stare pod kurwa pękate ziarno znalazłem. A potrzebuję to rodnych. Tak, ja się znam na tym wariacie. Wiem, kiedy wodę podlewać i tak dalej. Czy wodę, dolewać wody, kurwa, do gleby. Dobra, tu wpłacę sobie tą kasę, 10 koła, żeby mieć już coś w banku. Tu mam 3, ogólnie trzeba kupić wytrych. Podróż mnie na chatę, będę musiał na chwilkę się przespać, stary, wiesz? Bardzo prawdopodobne, że za jakieś 2-3 godziny pojawię się znowu w mieście, więc jak będziesz, to może coś podziałać. Dobra. No ja mówię, 19 to jest taki, wiesz, znowu mam spotkanie online z psychologiem. Wiem jak jest, no wszyscy mają te spotkania, wiesz jak jest, a tak samo już 4 godziny po mieście latam, żeby tylko zarobić na jakiś chleb i masło, co by wiesz, co coś zjeść na jutro, nie? Ciężko ze szmalem, a na razie mam resztę wszystko pokitrane w pudełkach po butach. Nie chcę się wychylać, kurwa, z tą kasą, bo psiarnia mi przybije, kurwa, nie płacenie podatku. Wiesz jak jest. Dobrze, wiem jak jest. No nic, Shavy, jak się pojawię, to będę ciebie dzwonił. Dobra. Dzięki wielkie za podłój. Ale masz tutaj koczka fajnego maleńka. Gdyby Gepard nie musiał iść do klatki, to bym cię porwał na jakąś ucztę. Ja pierdolę. Sorry, nie śpałem dzisiaj, odpierdolę mi, przepraszam. Zaraz dupcam, widzowie. Spierdalam, dzięki za donaty, za lajki, za obecność, za to, że byliście tutaj. Gepard, narodziny nowej postaci. Może uśmiercimy kurwa kapucina Logana i zrobimy Geparda. Trzymajcie się. Hejka, saluto, papa. Mua, kocham was.